Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zaprasza do skorzystania z wyjątkowo dobrych ofert na plany emerytalne RRSP i RIF. Konkurencyjne oprocentowania. Gwarantowany dochód. Elastyczne warunki kontraktów. A do tego... Wszystkie depozyty na rejestrowanych planach RRSP i RIF są ubezpieczone w 100%. Bez ograniczeń i limitów. Przez rządową organizację Deposit Insurance Corporation of Ontario. Otwórz nowy plan RRSP lub przenieś swój plan emerytalny do Credit Union. Transfery planów RRSP i RIF są bardzo łatwe. Wystarczy Twoja decyzja, a Credit Union załatwi wszystkie inne sprawy. Przypominamy, że termin wpłat na RRSP za 2010 rok upływa w dniu 1 marca. Wszystkie sprawy załatwisz w najbliższym oddziale naszej Credit Union lub telefonicznie w call center. Zapraszamy. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. The next pandemic could come from anywhere. Foreign items that appear harmless can devastate our farms, forests, economy, and people. Don't risk fines or prosecution. Be aware and declare all foreign foods, plants, animals, and related products, or use designated disposal bins. Visit or call to learn more. A message from the Government of Canada. A teraz trochę wielkiej polityki, dotyczącej również Polski. W ubiegłym tym roku po raz pierwszy współistnienie państw Unii Europejskiej regulowane było traktatem lizbońskim. Skuteczność obowiązywania podpisanego z wielką pompą porozumienia w nadanej przez telewizję Trwam rozmowie z Klaudiuszem Pobudzinem komentuje wybitny publicysta Stanisław Michałkiewicz. Traktat lizboński zapoczątkowuje proces, który zakończy się takim wypłukaniem suwerenności politycznej nie wszystkich państw członkowskich w jednakowym stopniu, ale Polski na pewno. Mówię nie wszystkich państw członkowskich w jednakowym stopniu, dlatego że Niemcy poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego prawdopodobnie skutecznie zabezpieczyły się przed takim wypłukiwaniem suwerenności wydaniem ustawy warunkującej ratyfikację, która mówi, że żadne prawo nie może wejść w życie na terenie Republiki Federalnej Niemiec bez zgody połączonych izb parlamentu, znaczy Bundestagu i Bundesratu. Skutek praktyczny może być taki, że Niemcy mogą forsować na terenie unijnym jakieś rozwiązania prawne, które zostaną następnie przyjęte we wszystkich państwach członkowskich, a w Niemczech mogą nie być przyjęte. I to pokazuje, że Niemcy nadal zachowają suwerenność polityczną, natomiast pozostałe państwa członkowskie, które tego rodzaju zastrzeżeń nie uczyniły, między innymi Polska, mogą ją utracić w sposób trwały. I to jest taki najbardziej widoczny skutek traktatu lizbońskiego. Myślę, że te skutki się objawią w następnym, w nadchodzącym roku, dlatego że mimo, że tylko rok upłynął od ratyfikacji wejścia w życie traktatu lizbońskiego, już się mówi o konieczności jego korekty w takim kierunku, żeby państwa bogate, a w każdym razie silniejsze, mogły dyscyplinować finansowo państwa głupsze albo słabsze. No i żeby wprowadzić, że tak powiem, posunąć integrację krok dalej, mianowicie wprowadzić podatki unijne. Czegoś takiego nie było, a już przy okazji budżetu Unii, dyskutowania nad budżetem Unii na lata 2013-2020 już się o tym mówi. Zwłaszcza, że pięć państw członkowskich Unii Europejskiej, tych
te państwa, które są płatnikami netto, wcale nie chcą podwyższać budżetu, co jest zrozumiałe. Można było jeszcze robić jakieś złudzenia krajom biedniejszym, dopóki nie ratyfikowały traktatu lizbońskiego. Skoro ratyfikowały, to nie ma potrzeby się z nimi pieścić i tu nastąpi godzina prawdy. Także te trudności z budżetem pokazują, że iluzje, jakie czynione były opinii publicznej, zresztą na życzenie znacznej części, mogą się okazać właśnie iluzjami. Panie redaktorze, w polityce zagranicznej ze spraw Polskę interesujących były wybory na Ukrainie i na Białorusi. No, wybory na Ukrainie pokazały, że ten nowy porządek polityczny, który, że tak powiem, został zdynamizowany deklaracją prezydenta Obamy z 17 września 2009 roku, że on jest intensywnie wdrażany. I oczywiście to można uważać, że to jest pełny spontan i odlot. Zresztą można się było spodziewać takiego wyniku, że na Ukrainie przegra ją siły pomarańczowej rewolucji, cokolwiek byśmy przez to rozumieli. I nastąpi powrót do starej tej. Krótko mówiąc, strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie, które kształtuje politykę europejską, ufundowane jest na, tak mi się wydaje, na pewnej takiej zasadzie kardynalnej, że my się nie wtrącamy do waszej strefy wpływów, wy się nie wtrącacie do naszej. I ta strefa wpływów, granica przecina Europę prawie że dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. No prawie że dokładnie, nie mówię o krajach bałtyckich, ale to jest taki wyjątek, dlatego mówię prawie. Jeśli chodzi o wybory na Białorusi, no, trochę mnie dziwi stanowisko Polski w tej sprawie, bo ku pewnemu zaskoczeniu obserwatorów politycznej sceny do grona szermierzy demokracji na Białorusi jednym susem wskoczyła Rosja. No i do tego stopnia ten entuzjazm dla demokracji na Białorusi się posunął, że pan Henryk Wujec, który jest doradcą doskonałym prezydenta Komorowskiego, w przypływie szczerości powiedział, że o przyszłości Białorusi trzeba rozmawiać z Rosją. Więc trochę jak na takiego szczerego demokratę, to trochę to dziwaczne jest wyznanie, no ale takie są tajemnice demokracji. Nie wiem, dlaczego pan Henryk Wujec chciałby, o czym chciałby rozmawiać z Rosją, bo niewątpliwie to, co nazywamy w żargonie tym zwycięstwem demokracji na Białorusi, oznacza likwidację resztek niezależności białoruskiej od Rosji między innymi. To, że Rosja ma w tym interes, to jest oczywiste, żeby zlikwidować jakieś resztki odrębności. Łukaszenko, prezydent Łukaszenko lawiruje, tak rzeczywiście nie jest on może sympatycznym człowiekiem, ale trzeba powiedzieć, że jakąś tam niezależność Białorusi zachowuje. To, co w tym żargonie naszym się nazywa zwycięstwem demokracji na Białorusi, oznaczałoby właśnie likwidację tych resztek niezależności. Jak powiadam, to, że Rosja jest tym zainteresowana, żeby taką niezależność Białorusi ostatecznie zlikwidować i przybliżyć, że tak powiem, granicę rosyjską o 1000 kilometrów bliżej do Polski, to jest to jasne, ale jaki Polska ma w tym interes, to po prostu nie mogę tego pojąć. Konieczność dostosowania traktatu lizbońskiego do nowych wyzwań potwierdziła się ponownie na początku mijającego tygodnia. Stały europejski mechanizm stabilizacyjny dla ratowania strefy euro będzie opiewał na 500 miliardów euro. Nowy mechanizm musi mieć umocowanie w traktacie, stąd potrzeba zmiany ważnego od roku porozumienia. W Strasburgu trwa posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Dziś przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso potwierdził zamierzenia zmiany traktatu z Lizbony w celu zapewnienia stabilności strefy euro. Zmiany te mają zostać wprowadzone w procedurze uproszczonej bez potrzeby ratyfikacji. Posłowie apelowali dziś o zachowanie ostrożności w manipulowaniu przy traktacie. Krytykowali m.in. fakt wprowadzania kolejnej już zmiany do traktatu lizbońskiego, który miał przecież zapewnić stabilność gospodarek krajów Unii, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Kurski z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zmiana traktatu jest blamażem euroentuzjastów.
Najpierw dopychano kolanem rozszerzenie strefy euro, przyjmując do niej takie kraje jak Hiszpania, Portugalia, Grecja, które nie spełniały kryteriów ekonomicznych. To dzisiaj skutkuje dużym kryzysem finansowym i koniecznością dopomożenia tym państwom. Tylko że traktat lizboński, inny twór euroentuzjastów, tego nie przewiduje, w związku z czym pospiesznie się zmienia traktat. Trochę to śmieszne, gdyby nie jedna rzecz, że ten mechanizm, który traktat będzie przewidywał, jest rodzajem budowania Europy dwóch prędkości i uzależnianiem krajów słabszych od silniejszych, bo te, które łaskawie będą udzielały pożyczek krajom będącym w potrzebie, narzucą pewne rozwiązania ekonomiczne krajom słabszym, ograniczając ich suwerenność. W Strasburgu deputowani wyrażali także obawy, że niewłączenie krajów spoza strefy euro w decyzje co do ich funkcjonowania pogłębi już istniejący podział Europy dwóch prędkości. Dla Informacji Dnia, Dawid Nachajowski, Strasburg.